Proszę Państwa, teraz będzie kolejne wystąpienie pani Anny Pruskiej-Wiśniowskiej pod tytułem Koneczny jako profesor wyklęty. Okazuje się, że również w dzisiejszych czasach pod rządami PiS-u jak gdyby nauka, spuścizna pana profesora Feliksa Konecznego no nie jest mile widziana, o czym przekonała się pani Anna no, rok temu, między innymi po audycji razem z panią Ciborowską u redaktora Reszczyńskiego. Zaraz znowu spróbuję. Muszę z panem polemizować, bo to akurat PiS nie miał z tym nic wspólnego. Krajowa... Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I pan też nic nie miał, dobrze. Wspólnego miały z tą sprawą środowiska LGBT. Zachowały czujność rewolucyjną. Moja rodzina pochodzi spod Mińska, z Białorusi, przepraszam, z Polski, Rzeczpospolitej, została stamtąd wygnana, więc nawiązuję do poprzedniego tematu. Krajowa Rada oddaliła ten protest, więc można tylko powiedzieć, że się dobrze zachowała. Pan mi ten tekst zostawił. Akurat w tym przypadku. No, prawdopodobnie zaraz to się uruchomi. A gdzie ten mój komputer? Na razie tutaj próbujemy to uruchomić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o różne wydawnictwa, to oprócz tych, o których żeśmy wcześniej mówili, polecam na przykład książki no, dotyczące głównie cywilizacji żydowskiej. Bardzo podstawowa, ważna książka Chrześcijanin w Talmudzie księdza Pranaitisa, który był rzeczoznawcą, ekspertem w procesie o mord rytualny w Kijowie na początku XX wieku. Oczywiście książki będące klasyką myśli narodowej, myśli nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego, Kościół, Naród i Państwo, Adama Doboszyńskiego, Gospodarka Narodowa, a także dużo książek jest księdza Michała Poradowskiego. Tu akurat wziąłem jedną do pokazania, Dziedzictwo rewolucji francuskiej. Bardzo, bardzo ważna pozycja. Natomiast jeszcze się nic nie pokazało, ale mam nadzieję, że zaraz się pojawi. Myślę, że ważnym elementem wykładu pani Anny będzie wiedza dotycząca cywilizacji żydowskiej i również to trzytomowe wydanie mamy tutaj dostępne. To może jeszcze Państwu powiem, że kolejną konferencję planujemy na dzień, na sobotę, 13 kwietnia, to będzie tydzień przed świętami wielkanocnymi, czyli w przeddzień Niedzieli Palmowej. Będzie to konferencja poświęcona katolickiej nauce społecznej, czyli wszystkim jak gdyby nurtom, dzisiaj byśmy powiedzieli, postkapitalistycznym w ekonomii, natomiast one oczywiście były równoległe do rozwoju socjalizmu, później komunizmu i równoległe do rozwoju liberalizmu, między innymi dystrybucjonizm Chestertona, między innymi kredyt społeczny i tak dalej. To będzie konferencja międzynarodowa z udziałem przedstawicieli tych nurtów, nie wiem, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Informacje będą w internecie, ale data wstępnie już została przyjęta. To będzie właśnie 13 kwietnia tego roku w sobotę. Wspólna? Słucham? Nie, no prawdopodobnie tutaj. No. Jeżeli się okaże, że będzie duże zainteresowanie, to w tej dużej sali na 200 osób, ale jakby miało być mniej więcej takie jak dzisiaj, no to ta sala wystarczy. Zobaczymy jak się to będzie rozwijać, ale generalnie
planujemy pod tym adresem, tutaj na Kopernika 30. Na jakich stronach będą informacje umieszczone? Na stronach Centrum Edukacyjnego Powiśle. Także na kanale YouTube'owym będą ogłoszenia przy filmach, może osobny film będzie. Pani Anno, możemy startować? Startujemy, tak. Proszę bardzo, przepraszamy za chwilowe techniczne opóźnienie. Tak. Życzę ciekawego odbioru. No właśnie, wyklęty, samotny, zapomniany, potępiony. Trudno powiedzieć. W każdym razie mnie tu pan Rafał zatrudnia na różne tematy, żebym opowiadała. To, co łączy te tematy, to jest walka z duchem liberalnym i egalitaryzmem. Więc to, z czym dlaczego był profesor wyklęty, to właśnie jest to, że próbował dojść do prawdy obiektywnej, a w liberalizmie mamy relatywizm. Profesor Konieczny twierdził, że w historii najważniejsza jest nauka o cywilizacji. Nauka o cywilizacji jest najwyższym piętrem historii. Dzieje powszechne można będzie układać dopiero na tle walk cywilizacji i niefortunnych prób syntez cywilizacyjnych. Na miejsce dotychczasowej mętności historii kultury wstąpi jasna nauka o cywilizacjach. Historia powszechna stanie się historią metod ustroju życia zbiorowego. Dowiemy się wreszcie, o co chodzi w tysiącleciach ludzkiej doli i niedoli. No właśnie, najpierw zapoznajemy się z tą najważniejszym dokonaniem profesora Koniecznego, jakim jest nauka o cywilizacji. Bo właśnie przez to będzie prześladowany. Przypomnijmy sobie jeszcze raz słuszną diagnozę profesora, że nie ma syntez, są tylko trujące mieszanki. Cała Europa choruje obecnie na pomieszanie cywilizacji. Oto przyczyna wszystkich kryzysów. Jakżeż można zapatrywać się dwojako, trojako, na dobro i zło, na piękno i szpetność, na szkodę i pożytek, na stosunek społeczeństwa i państwa, państwa i kościoła. Tą drogą można popaść w stan acywilizacyjny, co mieści w sobie niezdolność do kultury czynu. Następuje kręcenie się w kółko, połączone ze wzajemnym zżeraniem się. Oto obraz współczesnej Europy. Także do tego dochodzimy z powodu relatywizmu. Nie sądźmy, mówi profesor, że upada cywilizacja łacińska. Nie. To my upadamy. Właśnie to ode mnie teraz będzie kawałek. Bo będę się starała w tym wykładzie maksymalnie dużo mówić cytatami z Feliksa Koniecznego, jak najmniej od siebie dokładać, ale czasem muszę. Więc ta cywilizacja upada, no nie dlatego, że atakuje nas ta masoneria i wszelkie inne diabelstwa, co też to ma swoje znaczenie, ale przede wszystkim, że zaczynamy sami posiadać ducha liberalnego i wolność stawiamy przed prawdą. Tracimy rozumienie celu naszego istnienia i wiarę w Boga w Trójcy Jedynego i naszej od Niego całkowitej zależności. Profesor mówi dalej tak. Nie sądźmy, że powstaje cywilizacja nowa. Nie. To następuje zdziczenie. Jeśli prawdą jest to, co wywodziłem poprzez całą książkę o ład w historii, jako pomyślność zrzeszenia zależy od trafności i jednolitości jego metody, że nie da się urządzić żadnego zrzeszenia trafnie i mocno metodami sprzecznymi,
Natenczas prawdą być musi to, co uważam za prawo praw, a co stanowi u mnie dorobek i wynik prac całego życia, nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Profesor Koneczny przypomina nam, że właściwie metodyczna nauka o cywilizacji jest nauką, która ma dopiero powstać. I tłumaczy nam to tak w zakończeniu swojej książki. Ja sam dopomagam jej do tego znacznie mniej, niż bym pragnął i zdołał. Niechże mnie wytłumaczy z małości niesionego plonu ta okoliczność, że przez całe życie byłem w nauce polskiej osamotniony. Mnie nigdy nie pomagano. Niech mi wolno będzie dodać jeszcze, że wspinać się ku szczytom jest obowiązkiem, a jeśli ktoś jest do tego za słaby, niechże przynajmniej silniejszemu nie przeszkadza. Smutna to refleksja profesora Konecznego, która na tym poziomie odnosi się do środowiska po prostu akademickiego, które było liberalne i nie podzielało prawdopodobnie profesora zapatrywań na to, że cywilizacje się między sobą różnią i że ta najbardziej wartościowa to jest cywilizacja łacińska. Profesor Koneczny wskazuje nam na błędy pozytywistycznego, materialistycznego myślenia w historii i pokazuje, do czego one prowadzą. Mówi tak, Clio sama zawiniła niemało. Zdegradowano ją na piąte koło uwozu przyrody. Upadek nauk humanistycznych dawał też i daje coraz więcej pola wszelkiemu szarlataństwu w życiu publicznym. No jeśli w życiu publicznym nie obowiązuje kryterium prawdy i dobra, to tak to jest. Fundamentem... Profesor Koneczny uświadamiał Polakom II Rzeczypospolitej, że fundamentem państwa może być kłamstwo. Cała państwowość może opierać się na zakłamaniu, albowiem na zakłamaniu mogą polegać wszystkie funkcje rządowe i wszystkie stosunki urzędników głównych z ludnością. Takim było państwo Mikołajów, Napoleona III, Piłsudskiego i Hitlera. Takie państwa to klęski społeczeństwa. I teraz niezwykle ważne zdanie. Państwa tego rodzaju nie mogłyby grasować pośród narodów cywilizacji łacińskiej, gdyby ogół nabrał przekonania o stosowalności dekalogu do polityki. Profesor Koneczny nie unikał głoszenia prawdy. Odważnie ją wypowiadał i ponosił konsekwencje. W październiku 1929 roku profesor Koneczny po publicznej krytyce rządu sanacyjnego za niewłaściwą politykę wobec nauki został przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, znanego wolnomularza Stanisława Czerwińskiego, pozbawiony katedry na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i przeniesiony na emeryturę. Stanisława czy Sławomira? Sławomira, pewnie tam ja coś teraz powiem. Profesor Koneczny jest obecnie zamilczany również i z tego powodu, że zwrócił uwagę na to, jak wielkim zagrożeniem dla Kościoła i Polski jest cywilizacja żydowska. Będę obszerniej cytować jeden fragment z tej malutkiej broszurki, która streszcza wykład profesora z 1926 roku Kościół w Polsce wobec cywilizacji. –
od XVII wieku, przez kilka slajdów będziemy czytać tą ważną, te ważne rozważania profesora. Od XVII wieku zaczyna się poważać Żydów wielce, niemal czcić w krajach Zachodu. Zawdzięczają tu Żydzi nader wiele protestantyzmowi i anglikanizmowi, ale najwięcej zawdzięczają Żydzi omyłce historiograficznej wielkiego teologa katolickiego, zwanego ostatnim kościołem, ostatnim ojcem kościoła, Bossueta, który w swoim dziele wprowadził tak zwany judeocentryzm jako oś historii powszechnej w czasach przed przyjściem Zbawiciela. Dzieło to rozpowszechniło się po całym świecie naszej cywilizacji. Pijarzy po reformie Konarskiego, którzy przejmowali szkolnictwo jezuickie, przejęli je za podstawę przy nauczaniu historii i do dnia dzisiejszego wynosi każde dziecko od swojego katechety szkolnego to przekonanie, że historia żydowska była głównym trzonem historii starożytnej, a Żydzi moralną osią świata. To jest robota wielkiego Bossueta. Trudno i największe umysły ludzkie są omylne. U nas o Bossuecie długo nie wiedziano, ale za to, gdy raz pogląd jego wprowadzono, doprowadzono aż do tego, iż Mickiewicz nazwał Izrael starszym bratem, z którym w pewnym okresie naprawdę się bratał. Reakcja zaczęła się od Krasińskiego. Dotychczas i dalszy fragment tego samego tekstu. Dotychczas rzadko kto w Polsce zdaje sobie z tego sprawę, że żydostwo nie jest tylko religią, lecz całą cywilizacją zarazem i że ta cywilizacja stanęła do walki z łacińską w całym swoim obszarze, a w Polsce ma tę walkę ułatwioną wieloma okolicznościami. Rzadko kto z Polaków zdaje sobie sprawę, ile jest już łat żydowskich na cywilizacji w Polsce, jak w pewnych działach cywilizacja nasza poczyna już przestawać być chrześcijańsko-klasyczną, a staje się stopniowo jakąś niesamowitą mieszanką. Ileż pojęć żydowskich grasuje między nami? Nasza literatura, pojęcia prawnicze, poglądy polityczne, wszystko, a wszystko podlega judaizacji. Profesor Koneczny zadaje więc pytanie, kto ocali cywilizację łacińską w Polsce od takiego upadku? Oto znowu moment, dla którego zachodzi konieczność nieuchronna, iż Kościół w Polsce musi utożsamiać się z cywilizacją łacińską. Pozostać ponad cywilizacyjnym w polskiej praktyce nie może. Jak nie mógł doprowadzić do panowania w umysłowości polskiej turańskiej metody życia zbiorowego, podobnie jak nie może dopuścić, by następne pokolenie stopniowo, krok po kroku, było już tak daleko przejęte metodą cywilizacyjną żydowską, iż by przyjęło ją za swoją i w życiu zbiorowym polskim zapanowała metoda żydowska. Gdzie wtedy byłoby miejsce na katolicyzm? Stałaby się nasza Polska krajem misyjnym? A cóż się teraz dzieje, tak? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Jeden biskup powie tak, drugi biskup powie nie. Jeden arcybiskup powie tak, a inny, którego niedawno słyszeliśmy, powie nie. Zamilcza się profesora Konecznego w kościele posoborowym, w którym wzywa się wiernych do międzyreligijnego braterstwa na fundamencie wolności religijnej. Zdaje się, coś papież Franciszek znowu podpisał. Obowiązuje promocja judeochrześcijaństwa zamiast obrony cywilizacji łacińskiej, relatywizmu zamiast prawdy. Jest to wielki kryzys hierarchii kościoła. Jak ja byłam w księgarni naszego dziennika, proponowano mi książkę biskupa Wielgusa. Pierwsze co otworzyłam, otworzyła mi się książka na laudacji na temat cywilizacji judeochrześcijańskiej.
No i przepraszam, to właściwie mógł być koniec, bo już gorzej nie może być, jeśli ale Kościół... Może, ale może być. Nie, nie, tam jest tylko nasza osobista opowieść. Ponieważ pan Reszczyński mnie zaprosił do swojej audycji i ja miałam opowiadać o Feliksie Konecznym, a pani Aldo Naciborowska o globalizacji rewolucji kulturowej. Ja się tak zastanawiałam, jak my te dwa tematy dziwne połączymy ze sobą, więc... no więc tak. Wzięłam wstęp profesora Guza do książki pani Margaret Peters i tam profesor Guz dokładnie rozpisywał na czynniki pierwsze, jak to rewolucja atakuje cywilizację łacińską. No i do tego dostosowywałam odpowiednie cytaty z Feliksa Konecznego i tak nam się udało połączyć. I po tej audycji pani doktor Aldona gdzieś chyba w czerwcu do mnie właśnie zadzwoniła i zapytała, czy ja wiem, że był protest do Krajowej Rady Radiofonii. Ten protest był podpisany pewnie przez jakiś pseudonim, bo ta osoba mówi, przedstawiała się jako Marcin Bogumilski, więc to jakoś tak mało Bogumilski. A kto jest na tym zdjęciu? Natomiast na zdjęciu jest Anton Ambroziak, czyli de facto Agata Ambroziak, działaczka ruchu feministycznego, która na portalu OKO... To jest ona, tak? Tak, na portalu OKO mówi... no, bardzo się bulwersuje tym, że ta odpowiedź Krajowej Rady była negatywna w stosunku do tej audycji i Krajowa Rada powołała się na liberalnie obowiązujące poglądy, że każdy może mieć swoje zdanie. No zarzucano między innymi, bo tam też i zarzucano homofobię tym, co żeśmy mówiły, ale w stosunku do Feliksa Konecznego, proszę bardzo, jest powiedziane, że teoria cywilizacji Feliksa Konecznego prezentowana jako obiektywna koncepcja naukowa była oraz nie zwróciliśmy uwagi na antysemicki charakter cywilizacji żydowskiej, jak profesor Feliks Koneczny to powinniśmy zwrócić uwagę. To jest cytat z tego pisma, tak? To jest cytat z pisma. Aha. Natomiast ja idąc dalej, chcąc się dowiedzieć, kto to jest właśnie Anton Ambroziak, przeczytałam taki artykuł w Vogue, bo w Vogue się ukazał artykuł, wywiad z tą osobą. I dowiedziałam się jako lekarz z kolei, o czym zupełnie nie wiedziałam, że 18 czerwca 2018 roku WHO usunęła transpłciowość z listy zaburzeń psychicznych. No i się zastanawiam, co na to kłamstwo środowisko lekarskie i jak można budować cywilizację na fałszu, gdzie jest dobro pacjenta, bo że dana osoba jest zaburzona i teraz chce, żeby jeszcze bardziej ją w to zaburzenie wprowadzać przez terapię hormonami, przez operacje plastyczne. No, a jednocześnie ta osoba się nie pozbywa organów rodnych, płciowych, o czym informuje, bo chce je nadal zachować, a transformuje się w kierunku męskim. I tu jest cytat z profesora Konecznego. Kult prawdy stanowi koronę wykształcenia etycznego. Profesor Feliks Koneczny, także to w ramach odpowiedzi. I to jest tyle. Panie Rafale, tyle, proszę. Ja tyle. No właśnie, tu jeszcze trzeba by wywołać do tablicy pana Wojciecha, no bo to... Czy pan tą korespondencję miał w ręku w zeszłym roku? Nie, nie wiedziałem, że... A że tam przychodzą listy do Krajowej Rady z wyrażające wielką troskę o moją kondycję moralną, to ja wiem o tym, ale wiem, co to jest prawo.
i nikt nie ma podstaw do tego, żeby mnie z tego powodu szykanować. Mogą szykanować w sposób nieformalny, co zresztą ostatnio zrobiono dzięki temu, że mój gość w mojej audycji prowadzonej na żywo wspomniał o pewnym bydlaku, który nazwał Polskę niechcianą panną na wydaniu, której nikt nie chce. Ja dodałem zdanie, no jeszcze był taki jeden, co mówił, że Polska to nienormalność, a mój gość mówi, nie, nie, ale ja mówiłem o Władysławie Bartoszewskim. No i no, dotknęliśmy tutaj świętość III RP Władysława Bartoszewskiego, który przecież cały naród polski nazwał bydłem nazwał. No ale w tej chwili kierownictwo radia i telewizji chce zejść z tego frontu konfrontacji, łagodzić sprawy, tak żeby było mniej tych konfliktów i tak dalej. I też padłem tą ofiarą. Ale wracając do pani tej Aldony, to taką mam jedną refleksję, patrząc na to, to był mężczyzna czy kobieta? To jest kobieta, która w wyniku tego, że ma takie urojenia, no po prostu ulega transformacji i medycy jej w tym pomagają. Ja chciałam powiedzieć, że w tym tygodniu była święto świętej Agaty Męczennicy. Ona nosi to imię. Święta Agata Męczennica została pozbawiona, no tam była bardzo męczona, obcięto jej piersi, tarzano ją na rozżarzonych węglach. A ta osoba sama poddaje się mastektomii, bo chce się zbuntować przeciwko Panu Bogu. No tak. Ale i misji, jaką ma w życiu. I to, ale to są tylko osoby, które są biednymi osobami, które są używane jako narzędzia rewolucji. Tak. Bo w ogóle światowym, globalnym organizacjom w ogóle o ich dobro nie chodzi. To jest ten neomarksizm kulturowy i to jest kolejna odsłona kolejnej walki, tak jak się skończyła walka raz. Walka klas, teraz mamy walkę płci. A prawda jest taka, jaka jest zawarta w DNA tej kobiety, czego ona żadną metodą operacyjną nie jest w stanie zmienić. No mieliśmy już pana Będowskiego, który prezentował się jakąś w scenie. Ania Grodzka. Słynna Ania, nawet Gazeta Wyborcza chciała dać jej nagrodę Kobieta Roku. Więc jak patrzyłem tutaj na tę nieszczęsną kobietę, pomyślałem sobie, że jednak to powiedzonko, które zwykłem powtarzać, a w tym gronie mogę sobie na to pozwolić, jest bardzo aktualne, bo to jest równocześnie feministka, prawda? A kim są feministki? Feministki są to kobiety brzydkie i niekochane. I to się potwierdzało, patrząc na to zdjęcie. Kolejność jest dowolna. Mogą być niekochane i brzydkie, ale mniej więcej te dwie cechy muszą wystąpić, prawda? Bo kobieta jest piękna, jaka jest jej natura, jakie jest jej wnętrze piękne. Ona może wcale fizycznie nie być taka piękna, ale jeśli ma wnętrze piękne, to jest piękna i trudno, żeby nie była kochana. Natomiast są to osoby, które mają problemy psychiczne. Ale cóż dopiero powiedzieć o lekarzach, którzy przystają na ten terror cywilizacji i nie śmią powiedzieć ani słowa. No, jeśli terror, to jak powiedzą, to im się zabierze patent lekarski? No minie to, ale nas będzie to prześladować chyba do końca życia, to wynaturzenie. Natomiast ta osoba jest poddawana takim doświadczeniom medycznym, jakie dokonywano w obozach koncentracyjnych, tylko ona na swoje własne życzenie to robi. Proszę Państwa, no więc jak Państwo zauważyli, z różnych stron żeśmy postać profesora Feliksa Konecznego starali się Państwu przybliżyć. Ta ostatnia odsłona razem z prezentacją pani Anny Pruskiej Wiśniowskiej no jest bardzo taka aktualna, bo skoro no rzeczywiście Konecny jako profesor wyklęty z trudem przebija się, ale powoli się przebija do świadomości społecznej, no między innymi pan Wojciech Reszczyński stara się w większości swoich tekstów, audycji i tak dalej przemycać
myśl profesora Konecznego, co się odczuwa słuchając jego audycji, czytając jego teksty. My również staramy się od różnych stron na te tematy mówić. Mieliśmy już spotkanie też w Centrum Edukacyjnym Powiśle z na przykład, między innymi z obecnym tutaj dzisiaj Michałem, doktorem Michałem Krajskim, z Tomaszem Węgrzynem i z innymi autorami. Również na ten temat wypowiadał się Krzysztof Wojciechowski, reżyser, który zresztą zdaje się, nie wiem, czy można tak powiedzieć, szykujecie razem jakiś film na temat... Szkoda, że wyszedł, że go nie ma w tej chwili. Tak, tutaj siedział. I kręcił fragment z mecenasem Barańskim. Pan Szczepan Żaryn, który... Film powstanie, ale musi być sfinansowany z prywatnych źródeł. To już wiemy. A dlaczego nie może być sfinansowany z publicznych? Właśnie z tych powodów, dla których tutaj mówimy o wyklętym Konecznym. No, jeśli człowiek przyznaje się do swojego chrześcijaństwa, do katolicyzmu, jeśli wynosi ponad inne cywilizacje, cywilizację łacińską, no to jest od razu krzyczone antysemitą, rasistą, ksenofobem, polo i tak dalej. Więc to jest ten opór, z którym się spotykają ludzie, którzy mówią o Konecznym. Widać, kto rządzi. A poza tym wiemy, jakie są te nasze środowiska uniwersyteckie. Tam jest największe, bo tam nie ma żadnego zrozumienia dla Feliksa Konecznego. On jest niemodny, on jest nieatrakcyjny. No właśnie, ale dlaczego? Tego już nie mogą powiedzieć, dlaczego. Nie wiedzą dlaczego. Bo ta kontrowersyjność powoduje, że oni musieliby się, ci ludzie też wypowiedzieć i opowiedzieć, a to się łączy z pewnym ryzykiem zawodowym, brakiem awansów, odcięciem od funduszy. Niestety minister Gowin, tu była mowa o humanistyce polskiej, która jest pogrążana systematycznie. Dobrze wiemy, jaki jest opór w tej chwili środowisk humanistycznych profesora Wojciecha Polaka z Torunia. Kto tam jeszcze się przeciwstawia? No jest parę osób tutaj. Profesor Skrzydlewski, który tutaj był, no to przecież to jest człowiek, którego wyrzucono z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za popularyzację. Tak, za polaryzację Konecznego. Popularyzację. Tak, tak. I teraz pracuje w Chełmie. Tak, a jeździł po różnych miastach, jest wykładowcą po prostu na małych uczelniach. Także nie ma dla niego miejsca. I to jest ta cena właśnie, to jest ta cena. Także długo by mówić. No. Proszę Państwa, bardzo ciekawym miejscem, gdzie widać, że ta nauka o cywilizacjach jest aktualna, no to są właśnie nasze dawne Kresy Wschodnie. Ten referat pana Kazimierza Frąckiewicza, który mówił na temat właśnie Białorusi, że pokrywają się w zasadzie te tereny cywilizowane na łacińsko cywilizowane z pobliża, dawne województwo wileńskie na przykład, prawda? 1/3 województwa wileńskiego jest po stronie białoruskiej, 2/3 jest po stronie obecnej Republiki Litewskiej. Nawet większa, tak? Część jest... Proporcja jest akurat odwrotna. Odwrotnie, czyli mniejsza część jest w tej chwili na obecnej Litwie, a większa na ten. No i właśnie to są te tereny, gdzie między innymi jeszcze ten pobyt na tych terenach państwa polskiego, kościoła rzymskokatolickiego do 17 września 1939 roku jest nadal bardzo odczuwalny. Wspomniany tutaj pan Aleksander Stralcow,
Karwacki. No właśnie on w ramach tego Białoruskiego Frontu Narodowego, który zresztą tam przeżywał różne rozłamy i tak dalej, ale to nie ma co już w te sprawy w tej chwili wchodzić. No właśnie reprezentuje jako człowiek z takiej mieszanej rodziny polsko-białoruskiej, ale równocześnie jako katolik i to katolik tradycji, wierny tradycji katolickiej. No, jest prezesem fundacji Wielkiego Księstwa Litewskiego i całe swoje działanie właśnie angażuje w propagowanie tej spuścizny Wielkiego Księstwa Litewskiego i opiera to na właśnie nauce profesora Feliksa Konecznego. Właśnie dlatego, jak mi 2 tygodnie temu napisał maila, że nie może dzisiaj być, no to byłem bardzo zawiedziony, bo głos człowieka z Mińska białoruskiego byłby tutaj bardzo ważny, byłby świetnym uzupełnieniem również innych dzisiejszych referatów, ale mam nadzieję, że będzie okazja i wtedy może nie na takiej sesji, ale może na jakimś oddzielnym spotkaniu, jak nie tutaj, to może przy ulicy Wspólnej uda nam się spotkanie z panem Aleksandrem zorganizować. No zresztą wiele osób, nawet obecnych tu na tej sali, jakieś korzenie na terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego ma. Pani Anna się do tego przyznała, mówiła, że to z Mińszczyzny gdzieś tam, tak? Z okolic Mińska. Tak, niedaleko. Rodzina pochodzi. Ja też we wrześniu, parę miesięcy temu byłem po raz kolejny z taką trochę sentymentalną podróżą w miejsce, gdzie się urodziła moja mama, gdzie moi dziadkowie brali ślub, konkretnie do Mejszagoły, tam gdzie pochowany ksiądz prałat Obrębski, zmarł w wieku chyba 105 lat i przez bodaj 40 lat był jedynym polskim księdzem rzymskokatolickim na terenie Sowieckiej Republiki Litewskiej. No, to są takie bardzo ważne. Moja rodzina fundowała kościół Wiwieńców w 1905 roku, Kościół Czerwony, który był czynny przez cały komunizm, funkcjonował. No właśnie i pierwsza konferencja dotycząca kresów, w tym wypadku kresów wschodnich, się odbyła. Jest ta książka będąca jak gdyby owocem tejże konferencji. Jest w tej książce również rozdział autorstwa pani Anny Pruskiej-Wiśniowskiej pod tytułem Towarzystwo Jezusowe w obronie i krzewieniu wiary na kresach. Panie Rafale, ale ja przecież nie mam tego doktoratu, to jak może mnie pan tak drukować? Ksiądz Piotr Skarga i święty Andrzej Bobola. No właśnie, jest też taka propaganda, że osoby, które nie mają doktoratu z historii albo w ogóle nie mają doktoratu, nie powinny się wypowiadać w ważnych sprawach. Natomiast myślę, że i ta dzisiejsza prezentacja pani Anny i wiele innych wystąpień, także dzisiaj, no bo przecież ani pan Kazimierz Frąckiewicz, ani pan mecenas Barański, ani pan Jankowski, ani pan Reszczyński nie mają doktoratów z historii, a jednak zajmują się i to w sposób znacznie bardziej, można powiedzieć, profesjonalny niż wielu historyków, właśnie szerzeniem wiedzy historycznej, wiedzy historiozoficznej. Dajmy na to właśnie na temat tej nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego. No, to, co zresztą tutaj cytowała pani Anna, no to właściwie przede wszystkim to dążenie do prawdy. Dążenie do prawdy, dążenie do dobra, no to jest to, co powoli zatraca się poprzez to oddziaływanie na nas tych innych cywilizacji. Ja wolę raczej powiedzieć, że mam swoją prawdę, pan ma swoją. Że antycywilizacji, bo dla mnie jedyną cywilizacją prawdziwą jest cywilizacja łacińska. Natomiast wszystkie te cywilizacje
żydowska, bizantyjska, turańska, ja je raczej nazywam antycywilizacjami, bo one wprowadzają swój porządek, który jest antyporządkiem, to jest w wielu momentach jest to rewolucja, no a przede wszystkim wprowadzają ten stan acywilizacyjny, chaos, w którym po prostu no wiadomo, kto w mętnej wodzie lubi tak tego zwane ryby łowić. Proszę, może pan by usiadł tu koło nas? Nie, to kameralnie się zrobiło, proszę państwa. To powinniśmy sobie zdawać sprawę, że sytuacja jest dosyć trudna, bo rozczarowanie wywołuje Kościół katolicki, nasze duchowieństwo. No, ja jeżdżę po Polsce z wykładami. Zwykle odbywają się te spotkania w parafiach, no bo w te sale mnie tam przyjmują. No to proszę mi wierzyć, że księża nie znają Feliksa Konecznego. Powiem tutaj, donos złożę na księdza proboszcza parafii Świątyni Opatrzności Bożej. Pierwszy raz usłyszał ode mnie, że istnieje Koneczny. A człowiek już miał swoje lata, widziałem, więc to jest tym bardziej smutne. Jeżeli duchowieństwo, a przecież jest najbardziej wściekle atakowane ze wszystkich grup społecznych, prawda? Ten film Klern obejrzało ponad 5 milionów ludzi. Film, nie oglądałem go, ale wiem, że jest niezwykle sugestywny i że zostawi fatalny ślad w psychice wielu Polaków. Więc Kościół, duchowieństwo powinno się bronić, bo my bez Kościoła nie zginiemy. Zginiemy. To ująłem to przecież w swojej książce, zamieszczając krótki tekst Feliksa Konecznego: Kościół politycznym wychowawcą narodu. Nie byłoby państwa polskiego, gdyby nie Kościół katolicki, i nie byłoby Kościoła katolickiego, gdyby nie państwo, bo to jest specyficzna symbioza. Z tego się składa istota, sens historii Polski. Więc atak na Kościół jest atakiem na państwo polskie i odwrotnie. Więc jeżeli duchowieństwo, bo tak należy mówić, a nie kler, no nie ma tej świadomości, że jest tam Feliks Koneczny, no ale też i ten kul, prawda, na który się składamy co roku, to znaczy ja daję zwykle połowę tej stawki, co zwykle, wyrażając w ten sposób swój pewien protest, dlatego że tam pod rządami biskupa Życińskiego działy się też niedobre rzeczy. Miałem w audycji księdza profesora Stanisława Koczwarę, który musiał uciekać przed tym biskupem aż do Wilna. Urzęduje tam w Wilnie, jak będziecie państwo, pytajcie się o Stanisława Koczwarę. Wspaniały człowiek. Natomiast, żeby to nie było spotkanie ze mną, ja tylko zareklamuję, że 13 lutego, czyli najbliższą środę, będzie moje kolejne podejście na antenie publicznego radia programu trzeciego do Feliksa Konecznego. A więc będzie profesor Jan Żaryn, który przyjął zaproszenie, profesor Paweł Skrzydlewski, który miał referat, no i namówiłem młodego krajskiego Michała. I proszę państwa, zachęcam, włączcie o 22:05. Mam 55 minut, mam zamiar ten czas wykorzystać maksymalnie. Tak, jest okazja, 70. rocznica śmierci profesora Feliksa Konecznego. Będziemy się kręcić wokół jego tez, jego programów. I mam świetnych rozmówców. Byłby uprzejmy powtórzyć, kiedy będzie to. 13 lutego, środa, 22:05. Program trzeci. Program trzeci, który ma bardzo dobry zasięg ogólnopolski. Radio. No, rozmówców mam świetnych, spodziewam się, no pytania będę zadawał trudne, spodziewam się, że... No, dla tych panów to łatwe. Uderz stół, a nożyce się odezwą. Tak, nie, no, to, że oni sobie dadzą radę, to tak, ale cieszę się, że... antysemicką i homofobiczną audycję o Konecznym. Tak, pewnie kolejny protest do Krajowej Rady, no ale nie przejmuję się tym absolutnie. Cieszę się, że
no znowu nowi ludzie jacyś usłyszą to nazwisko. Bo cóż nam zostaje? No ja zajmuję się popularyzowaniem jego dzieł, jego pracy. Szkoda, że w seminariach duchownych się o nim nie mówi. No właśnie w seminariach nie ma. Seminaria mnie też nawet nie zapraszają na takie prelekcje. Te Jard de Chardin, inni bohaterowie tam. Toż przecież to jest cała cywilizacja, to jest ten kościół właśnie. To jest to ora et labora przecież, no. Czy to trzeba tłumaczyć normalnym ludziom, którzy się rzucają na ten kościół z nienawiścią? Przecież ten poziom wykształcenia ludzi, no to ja mam okazję w publicystyce się trochę zareagować, odreagować na przykład na Bula Komorowskiego, który co rusz tam krzyczał średniowiecze, piękna epoka. Najpiękniejszy okres w historii takie, Europy. No teraz się coś niecoś dowiadujemy o Marcinie Lutrze, no ale proszę Państwa, hołd oddano mu w Trewirze, tak, cała wierchuszka Unii zajechała tam do tej dawnej katedry i Luter jest na czasie, tak, Luter na czasie. Proszę Państwa, myślę, że powoli będziemy zbliżali się do końca. Zbliża się godzina 17:00. I tak mieliśmy pewien poślizg, pewne opóźnienie. Czy jeszcze na zakończenie swojej prezentacji i wykładu chciałaby Pani coś dopowiedzieć, Pani Anno? No. Trzeba się modlić za Kościół Święty, żeby z tego kryzysu wyszedł i wreszcie ku prawdzie się zwrócił i tego ducha liberalnego wyrzucił wraz z wolnością religijną z Kościoła, bo tą drogą donikąd nie dojdziemy. No właśnie, i żeby Kościół sobie uświadomił, że cywilizacja łacińska to nie jest jakaś konkurencja wobec wiary katolickiej, tylko to jest dopełnienie tej wiary, wypełnienie jej jako metoda właśnie życia zbiorowego w życiu codziennym, ale także w nauce, także w mediach, nie wiem, w filozofii, w doktrynie prawnej, we wszystkich w zasadzie dziedzinach życia. Jeżeli my sobie to odpuścimy, jeżeli nie uświadomimy także ludziom Kościoła, którzy to lekceważą, że jest to bardzo ważny element naszej tożsamości i polskiej, i katolickiej, i europejskiej, no to po prostu te inne cywilizacje, albo raczej antycywilizacje nas zaleją i po prostu zniszczą. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za przybycie. Tak jak powiedziałem, kolejną konferencję szykujemy w dniu 13 kwietnia w sobotę, ostatnią sobotę przed świętami wielkanocnymi. Będzie to konferencja w znacznej mierze oparta o przedsoborowe encykliki społeczne Kościoła rzymskokatolickiego oraz pewne rozwiązania, które z tych encyklik pod koniec XIX i na początku XX wieku wyprowadzali różni myśliciele katolicy, a także działacze i politycy katolicy. Czy będzie o Libertas? Będzie oczywiście. Dziękuję bardzo.